Cześć Uciska, witajcie w kolejnym odcinku z Kislewa. Na początek podreperujemy troszeczkę Nowczozji. Dodamy sobie handlarzy gildii zamiast placu targowego, gdyż jest lepszy. I okej, no generalnie się jednostki regenerują, dużo ich tutaj nie straciliśmy. Co dalej? Mamy taką się małą armijkę z trzech jednostek, czyli nic specjalnego. Niestety Krasund cały czas jest oblegany i cały czas tracimy tutaj jednostki. Nic nie poradzę. Oczyna została wezwana, tak jest, dobrze. No po 5 jednostek to niedużo, no ale jednak mimo wszystko coś tam zabijają. Ale z tymi ogrami to jest mega problem. Nie będę na pewno na nich wychodził. Zobaczymy co tam wyjdzie. Sipgor. Tu bym na razie nie inwestował. Pyrrusowe zwycięstwo bez strat żadnych ludzi, więc ja to załatwię automatycznie. Nasz pan Pożarski, 6,5 tysiąca zbroja szczęścia nawet dostał, no super. 4300. Cyk, łupienie, 12 tysięcy, grabież i okupacja. Nie, zróbmy po prostu okupację. Dobrze. Nawet spoko się regeneruje, problemu nie ma. Nagły atak, 35 poziom. Potężny cios, potężne ostrze, zabójczy szturm, schowaj strach. No myślę, że sobie damy jednak ten nagły atak potem na maksa, nie? Okej. Okay. Teraz dalej. Możemy albo sobie szybko palnić diamentów, szybko palnić klejnotów na sumie. Koszty werbunku dla jednostek ludowej gwardii minus 5% lokalne armie. Frakcyjnie przychód z targu plus 1% do maksymalnie plus 3. Ale ja bym na razie postawił tutaj jednak blanki. Tutaj nowych jednostek nie potrzebujemy, więc jestem za tym, żeby to zniszczyć. Postawić sobie szybko palni. Dobra. Ci już nie mają regionu ojczystego właśnie, więc będą teraz zginąć. Oni wytrzymają tutaj... O, skończyły się zapasy, to niedobrze. Gazit Irkulas. No ale mają trochę tych jednostek tam w środku, to nie jest w stanie, myślę, ich pokonać. A nawet jeśli, to ja też niedługo mogę tutaj przyjść i ich... odsiec, że tak powiem. Przyjść po prostu z odsieczą. Dobra, kolejną sprawą, którą załatwimy. Ten Egal to nie bardzo. A, w ogóle mamy już tylko duszę demonicznego księcia Nurgla do zdobycia. Fajnie, dobra, okej. Okay. Gitara. To tak. Zapisik szybciutki. Ewelina chytra. Atak na jednostkę 16% musi odpocząć. Dziewczyna. Tych by się fajnie było potem też popozbywać. Bo to mi zaśmieca mapę po prostu. Jak to wygląda? Kurde, przestań. No nasze jednostki nie wyglądają najlepiej, nie? Więc ja tutaj na razie za bardzo chyba nie mogę nic zrobić. Więc... Okej, okay, dostępne ulepszenie budynku, no to prak, to wiemy. Ile to kosztuje? W ogóle 2000, dobra, okej. Okay. No montuj, bez problemu. Także puścimy sobie turę. Zobaczymy co się stanie, czy ktoś nas atakuje. Wow. Wow, wow, wow. Co bym zrobił, jakbym zrobił odwrót? O! Jest dobrze, nie? No tu mamy nieznaczną porażkę. O kurde, dobra, tego nawet nie ma sensu grać. Nie z tym, co tutaj mamy. Pozostało ich 1112. We are Kislev! Dobra, okej. Okay. Także Krasund zostało zdobyte przez ogry, to niedobrze. Dołącz do niej przeciwko krwiożercy, nieodkryta frakcja, dopłata 1000, no nie, na razie. Nie chcę mieć za dużo wrogów u ogrów. Na razie wystarczy mi ten tłuść już sam. Jak nie walczyć z demonami na północy, tak trzeba walczyć z ogrami na wschodzie. Dobra. Niechaj zaraczy Ursun. Okej, portale się niedługo pojawią. I w zasadzie bardzo dobrze, bo... O, dobra, w końcu puściła nas tutaj choroba. Czy pełen pas jest mu potrzebny temu gościowi? W sumie może. Weź sobie to. I teraz jeszcze tą babkę. Kim ty w ogóle jesteś? Anastazja. Ładne imię. Ludowe ostrza. Tak, to jest spoko. No to tak, jakbyśmy sobie zrobili ten tryb obozu, a to nie, to nic nie zmienia, nie? To się regenerujemy tak czy siak.
Caryca Katarzyna teraz, okej. Pyrrusowe zwycięstwo, troszeczkę masakra. Ale mamy dużo jednostek strzeleckich, mamy dodatkowo garnizon osady. Byśmy mogli im dać kontrolę SI. Żeby nam tutaj po prostu pomagali. Wykończyć tych jak najszybciej. Kuga to jest w ogóle plugawiec. Nasza lodowa gwardia, myślę, że dobrze by się na niego sprawdziła. Resztę jakąś naszymi jednostkami powstrzymać? Nie jestem pewien, czy dadzą radę. Mały grom jest. Jednostki przeciwnika są dość... A, nagły atak w ogóle mamy tutaj. Pewne zwycięstwo. Dobra. Cyk, nie? I ja sobie leczę 8%. To jest gra taktyczna, moi drodzy. Gra taktyczna. Bardzo ładnie z tego wyszliśmy. Dobrze. I tutaj caryca też może nam pomóc z tym gościem. Ja chcę jak najszybciej odhaczyć tutaj z oblężenia i w ogóle, żeby się uleczyło jak najszybciej. Bo to... Wykradnie technologię, to może nie. No chyba, że nie masz nic innego do wzięcia. No nie masz. To zabójstwo sobie zrób. Bo potrzebuję, żeby była w pełni zdrowia, jak się pojawią portale i pójdziemy sobie do Królestwa Nurgla. Miażdżąca szarża plus 6 i potem więcej. Przekonanie, dyscyplina, troszeczkę więcej by się przydało, nie? To co masz, co to musisz mieć, to masz. Dobra, daj sobie szarżę. Plus 16, dobrze. Do 80 na maksa. Fajnie. Teraz zapisik jeszcze raz. Atakujemy tego tutaj Glecha. Nie? Możemy sobie go nawet tutaj ręcznie zaatakować. Kontrola SI. Niech będzie dowodzenie dużą armią. Dobra. Stoć bitwę. Zobaczmy. Jakoś mnóstwo nas nie ma, ale jego jest znacznie mniej, także spoko. Szkoda, że Kostaltyna nie mamy żadnej baterii artylerii. Jakiś mały grom by się przydał. Żeby tak troszeczkę przymusić przeciwnika do ataku. No ale jak też nie będzie jakoś tam specjalnie chciał, no to nic się nie stanie. Cyk. Dobra. Nawet ładne miejsce. Teraz tak, Konstantyn, niech stanie sobie tutaj. Dziaduła tutaj, dziad tutaj. No i jeszcze kilkoro dziadów, nie? Dobra, mamy niedźwiedzi od cholery. Okej, rozpocznij bitwę. No, niech sobie tutaj zaczną strzelać powolutku. My będziemy tego Herolda Nulgla nękać tą kulą ognia. Ładnie, dostał, do 300 jest ok. W porządku jak dla mnie. No, tu mamy strzelców, ok. Czy kogokolwiek mam tutaj ziarno odrodzenia albo coś takiego? Pewności nie mam i nie widzę. Pomimo poświęcenia jest za to zawsze coś. Za ile te jednostki przyjdą? Za minutę 20. Gdzie mogli się chwilę postrzelać jeszcze przed tym. Te pomioty są najgorsze. Zmęczyć tę armię? Nie wiem. Chyba nie ma sensu. Przybyły posiłki, ale szybko. Dawaj, dawaj! No, te jednostki do walki w zwarciu to są raczej takie dość mocno obite. Ale jest reszta, która może strzelać. Ole armia, kurde. No nie mają szans. Dobra. Konstantyn, wiesz co robić, stary? Momento. Nie lubię tych dużych bitew, bo są masakrycznie do obsługi. Przeciwko postaciom, dobrze. Zapraszam. Was też tutaj na niego wbić. O nie, czy on ląduje, czy co on robi? Na razie nic nie robi. Na razie tylko i wyłącznie dostaje wcier... Dobra, odbugował się. Także cyk. Na te pomioty... czy to dobry pomysł? Nie wiem. Ale spróbuję tak czy siak tak to zrobić, tak to tutaj wykonać. Wróćmy sobie nasze postaci do walki. W sumie, dobra, stańcie sobie gdzieś tam. Wow, ale mamy tutaj strzelców. Spowolnijmy tę armię tutaj jeszcze, bo widać troszeczkę ten krąg.
kąsający, poszedł. Trzy sekundy, może zdążymy. No, są strasznie wolne, nawet z 20 prędkości, więc powinniśmy zdążyć. O, idzie. Ale robi robotę. A, już przestało. No, także chwilę tylko robił robotę, ale robiło. No, a ten koleś już się tutaj, no właśnie, nie żyje. Dziękuję bardzo. Cyk, cyk, cyk. Tutaj się obie dziewczyny dają radę. Ten wybuch nie tutaj wejdzie. Jeszcze minus 24 dyscypliny dla nich. Najpierw to, a potem wybuch. Nie chciałbym też tych jednostek tutaj stracić, więc powolutku i będziemy wycofywać. Wynany Ruglingi. Średni obszar działania to na tamtych. Niech sobie wleci. Doślimy jednostki do walki w zwarciu. Pilnujmy, by go ta dziewczyna tutaj za bardzo nie została w pierdzie. Mały grom, gdzie ty biegniesz, kolego? Dobra, wy możecie sobie strzelać tam za pleców, ale wy to już musicie stanąć w miarę odpowiednio. No nie? No, zróbmy tą panterę. Niech ona się tutaj pojawi. I niech pobiegnie tam zaraz na nich. Raczej nie zdąży, jak z tego co widzę, no ale... Próbować można. Dobra, dziewczyna. Przeżyła. W ogóle mam jeszcze dwie pantery, przynajmniej trzy. Ty tutaj lecz. Koniec, okej. Okay. W miarę w porządku. Straty w ilości 1. Od jakiejś tam trutnie zarazy, czego chyba strzelcy dostali. Tak mi się wydaje. Pięć koła, 5000 expa. 3% regeneracji, trochę słabo, nie? 2200 bym wolał minus 5% do regeneracji, ale... Dobra. A jakąś inną chorobę w ogóle dostaliśmy? Paraliż. Spaczenie ulga pozwala, tak zawsze minus 4, no nic strasznego. Dobrze, no i teraz jakbyś ty zaczęła właśnie tutaj zabijać 92%. Poproszę sukces. No i jest sukces, gitara. Jeszcze dwóch jest tutaj do rozwalenia. 193% troszeczkę by się przydało tutaj wykraść technologii. Ten kolej z mamutami tutaj jeszcze łazi. Masakra, co tutaj się dzieje na tej mapie? Sipgor. Garnizon jest. Oni strasznie słabo wyglądają. Bogdan Pożarski nie się regeneruje w takim razie. O, przejęli Didrik. Słabo, myślałem, że tam się krasnoludy wybronią. Trzeba będzie im chyba to odbić, nie wiem, czy zostawić, czy jak to tam będzie miało wyglądać. Ci jak są wymęczeni. I bardzo dobrze, zdychać mi tutaj. W Dazyn w ogóle nie masz żadnej możliwości werbowania. Mogę co najwyżej tak sobie powerować, no i chyba tak zrobię, no bo to... Potrzebne jest. Tych husarzy ze dwóch poproszę i was z czterech. Mały grom, 400 utrzymania. Trochę dużo. Może ten niedźwiedź żywioł byłby lepszy, chociaż jakoś mi tam nie przypadł mi do gustu. Ej! Co tu? Nikt nic nie mówi. Nie, no weźmy już te 5%, zawsze coś. Ale trzeba być, kurde, czujnym tutaj. No i gitara, tylu wrogów padło na raz, że coś wspaniałego. Dobra, to mamy w miarę w porządku. Dodaję mury do osady, także okej. Okay. Co tu idzie znowu? Stick Ice Link jakiś. Strasznie mnie wkurza ten chaos. Gersep to tam w ciulu. Nie, no jest dobrze. Trzymamy się. Krasnoludem tam. Na razie jest tutaj w porządku. Tuść już na razie się nie wybiera dalej. Karak Wlak. Może się utrzyma, może się nie utrzyma, nie wiem. Zobaczymy. Caryca.
Nie, ona musi się podregenerować. Tak fajnie wygląda, ale tam naprawdę mało jednostek jest w oddziałach 18, no to jest mega słabo. Ewelina, dobra, na maksa zabójstwo. Ty możesz nam tutaj też dać jeszcze tą szarżę. A jakbyś ty wyszła? Dasz radę go zabić? Sukces, dobrze. Następnie turze sobie tam wracasz. U niego też są laseczki, które mogą zabijać, jak mi się wydaje. Chociaż nie są na razie jakieś tam najlepsze w tym. No ale powolutko. Nie wiem, może spróbować? O, 54% mało. Konsultant, co to by dać? Nagły atak masz, to dobrze. Słowa i strach nie potrzebujesz. Tu masz carską gwardię. Bardzo dużo. Dobra, pancerz i coś tam dla carskiej gwardii i utrzymać pozycję. Tych jakbyś tutaj sobie ściągnął do jednego, tych wywalił. A potem zrobił sobie właśnie tego... mojego groma. To by było spoko. Dobra, to jest ogarnięte. Pójdźmy sobie turę, zobaczymy co dalej. Ogarniamy sobie ojczyznę w czasie oczekiwania na nowe portale. O, wow. No okej. Trudno. W ogóle ciekawe, że tylko 45 frakcji zostało. Drobne zwycięstwo, mi to wystarcza. 12% niech powróci. Tutaj znowu mamy pewne zwycięstwo, no ale to już nie wygląda dobrze. Ja bym powiedział, że bardzo źle to wygląda. Mamy ogromne tutaj ilości wojowników, ale... Dowodzenia dużym armią nie ma. Będziemy musieli się gdzieś tam wycofać, nie? Nie będę chciał tak z nimi walczyć od razu. Tylko poczekamy sobie na posiłki. W zasadzie co ja to mogę stracić? Dwie jednostki chyba tej carskiej gwardii. No ale nie tracimy, no zobaczymy. Może się uda nam tutaj nikogo nie stracić. Dobra, posiłki skąd? Nie patrzyłem. Ale to jest nieważne. Trzeba się i tak wycofać na koniec mapy. Dobra. Ty to w ogóle już musiała się schować. Gdzieś tam. Rozpocznij bitwę. Ej, nie będzie posiłków? Co jest? Tak jak mówisz. Dobra, wiem, tutaj osłaniajcie. Ziomeczek niech idzie. Spróbujemy tam strzelić ogniem w mamuta. Myślę, że trafię, tylko nie wiem, czy to mu coś w ogóle zrobi. Dobra, chłopaki, wy troszeczkę do przodu. No i tak zrobić, żebyśmy tutaj nie trafili przez przypadek w drzewo. No sru. Sru kula ognia. Pięknie ze sztandaru poszła. Wydaje mi się, że nie dostaniemy posiłków. Nie wiem, czy kliknąłem coś nie tak. Ja pierdolę, no ja, co ja mam powiedzieć, kurwa, no. W mamuta nie trafił. Co za typ. No, małe zagrożenie na pewno. Zara konsultant sobie tak wciry, że jest głowa mała. Wycofajmy tych naszych strzelców do tyłu. Nic tak dużo nie zmieni, niestety. Dobra, masz jeszcze jedną szansę, debilu. Niemożliwe, trafiłeś. Dobra.
spowolnimy, trochę ich tutaj wigor na sekundę im zmniejszajmy, nie? Już mają wyczerpanie. Okej. Okay. Te nasze jednostki nie mają szans, jest ich za mało po prostu. Się wycofaj. Aha, właśnie, przyzwiemy sobie te pantery, nie? Cyk. Bo to są goście, którzy umieją śpiewać. Coś tam. Nie, ty masz na tak w zwarciu. No, przyda się. No i kołysanka, nie? Dobra, jeszcze jedna kula w takim razie w tego gościa. Ty to sobie pośpiewaj. Oni to się raczej, no właśnie, nie regenerują, ale ty to jak najbardziej. Nie mogę, ty drugi raz nie trafił. Co to jest za koleś? Dobra, shift 1. Po raz pierwszy w życiu używam skrótów takich tutaj w tej grze. No ale jak mamy 3 pantery do przyzwania, no to... Niech będzie. Dobra, bardzo ładnie. Berserkerzy zostają wybijani. Ale to nie o berserkerów na tej chodzi. Tych powstrzymajmy troszeczkę. O, rany, rany. Dobra, obrona przed czymś tam w zwarciu. Wy się wrzucacie na nich. Okej, okay, berserkerzy są nieżywi. Zaatakujmy może tego gościa. Wami się w ogóle wycofajmy. Co wy możecie zrobić? Prędkość minus szarża. Wzmocnienie na jakieś tutaj jednostki. No niech nie wchodzi. Dyscyplina. Dyscyplina to na razie nie, no bo to już rzuciliśmy. Ale atak zwarcia jak najbardziej. Dobrze. O, obrażenia sekundę. Poproszę. Tamci są wygonieni. Was rzućmy też do przodu. A wrzućcie się wszyscy tutaj. Dobra, wystrzelajcie do tego. Ty atakujesz tu. Jesteś w sumie w zwarciu i to tak ciężko byłoby ci tutaj poprosić, żebyś coś fajnego zrobił. O, piękny spell. Dobra, zaatakujcie tego jednak na ten moment. Wydłączcie do walki tutaj. Dziewczyny sobie tam radzą, znaczy te suczki, czy jak tam się nazywają te kobiety, pantery. Koniec magii, ale lipa. No średnie było. Ej, to wszystko. Szału nie było. Powiem szczerze. No chłopaki, się rzućcie, wy się wycofajcie. Dobra, ciul z tamtymi gośćmi, teraz wykończmy te olbrzymy. Zanim tutaj bebę zrobią. No ale my go niby, nie? Premia szarży, kołysanka jeszcze niech wejdzie. No, ty ziomeczku ten, dyscyplinka. Tak jest śmeges. Bla, 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 nie uciekać mi stąd. Ginąć, paskudy. Cyk, znaczy wszyscy uciekają, a tylko ty atakujesz tu. Dobra. Jak to wyglądamy? No, prawie zginęli. Jeden niech atakuje tego, jeden niech atakuje tamtego. Atak zawarcie 40, premia szarży, 8, coś tam, dyscypliny. Nie jest nam potrzebna, ale jak jest możliwość, to bierzemy. Dobra, no i przyspieszyć, wykończyć go tamtych, nie? Tam też sobie atakują. Możesz jeszcze tych czempionów pogonić, ten nie żyje, drugi nie żyje. No kurde, niedźwiedzie robią robotę. Nie można powiedzieć, że nie. Kołysanką zasadniczo mógłbym jeszcze uleczyć te jednostki, ale mi się nie chce. Dobra, atak zwarcia nam daj. A ty nas zaraz tutaj ulecz. Dobra. Atak na tych gości. Bardzo ładnie. No i atakujemy teraz tamtych. No wszyscy naraz użyli. No okej, gitara. Chyba, tak mi się wydaje, chyba nikogo nie straciłem. Kurde, nie trafiłem. Dobra, zakończmy bitwę. Drobne zwycięstwo. Tak jest, nikogo nie straciłem. Gitara.
Dobra, wspaniale. Jednostki wypełnione na 9%, poproszę. Także tu mamy zrobione. Ten się znowu zbiera siły, cały czas zbierasz siły, nic więcej nie robisz. Wyskano podwładny, cechę, wow. Dobrze, także Konsultant, dostałeś poziom znowu. Co my ci możemy dać? Dyski błogosławieństwa, podżegacz. Długotrwałe oddanie. Bierna umiejętność obrona zwarta, ale do tego nie dojdziemy niestety. Dobra, to daje nam podżegacza w takim razie. Dobrze, szalony wzrok, poproszę. Wam teraz zabójstwo tutaj. A nie, 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 moment. Mamy już nieśmiertelność. No i te pantery można było też ulepszyć. No ale na razie niech będzie tak. Dobra, zabójstwo na maksa. To niech będzie specjalista też na maksa. Dobrze. Jak teraz wygląda? 58%. Niewiele lepiej. Ewelina, ty tu musisz lecieć tutaj na zamarznięty pomost i wykraść technologię. Wiem, że 38%, ale to się teraz zmieni. Dobra, ty musisz wrócić do Carycy. Carycy jeszcze natura jest na maksa uleczona. Tego gościa można by wykończyć, na przykład Konsultynem. Może wbije poziom. Dobra, uleczenie o 3% kolejne? Czemu nie? Poziom niestety nie wbił. Ale jest jeszcze możliwość. O, chyba że uciekną właśnie, to nie, wtedy nie. Dobra. Co ten goleś dostał poziom, także zawsze coś. Dyski błogosławieństwa, poproszę, dziękuję. Co dalej? Demoniszcza. Są w odwrocie, moim zdaniem. Jak tutaj wygląda Stika Esling? Na razie nic nie robi, piekielna otchłań. Może 10 tysięcy, no to... No w zasadzie mam takie pieniądze, więc czemu nie? Garnizon jest taki w miarę w porządku. Nie powinno się nic za bardzo stać na razie. Tutaj wydaje mi się, że Sibgor będzie następnym atakiem tłuściosza. Może jak się Bogdan Pożarski zregeneruje, to udałoby się nim tutaj coś powstrzymać. Tych gości fajnie było najeść dla niego. Cyk. Cyk, dobra. Najmujemy, ciul. Okej. Plus 10 dla husarzy, no to mnie cały czas kusi, nie? Mhm. Ale dobra, bo to 4 tury, no to już tutaj zaczniemy sobie. Tak myślę, że na tym poprzestaniemy. Dobra, niech będzie. Ci gdzieś tam poszli. Ale mi się wydaje, że tutaj te krasnoludy, jak znajdą oczywiście jakąś armię swoją, to powinni to odbić. Nie ma tam się co za bardzo wtryniać. Dobra. No to Caryca czeka cały czas. Cały czas czeka. On jest na trybie obozu. Tu się nic nie dzieje. Spaślak Kislewów. 16 jednostek. Leblia. Jak wygląda Leblia? A. Możemy się przejść. Dobra. Egarl zdzierać dusz. Możemy dopełnić na maksa. Albo prawie na maksa. Dobra, no i niech będzie ten koniec tury. No generalnie ja tego nie widzę. Murów nie mamy. Czyli ogry się po prostu wleją. A jak się ogry wleją, no to mają akurat takie jednostki, że się tego nie da powstrzymać. Ja jestem do tego, żeby to poddać. Sporo tutaj zabitych jednostek przeciwnika, co bardzo mnie cieszy. Więc teraz... Dobra, dobra. No pewnie. Zawsze możemy sobie pohandlować.
Więc teraz Bogdan Pożarski może sobie na spokojnie tam polecieć i zrobić porządek. I możemy na spokojnie odbijać nasze... O, no i dobra, otworzyły się szczeliny. Kostaltyn zaraz będzie miał poziom. Zobaczmy. Didrik coś tam podwerbował, ale to im nic nie da. Tłuściusz musi zostać zaatakowany w tym momencie. No ale to... O właśnie, to będę musiał to wyłączyć. Okej. No ale to wszystko w następnym odcinku, także kończymy sobie tutaj. W następnym odcinku będziemy atakować Tłuściosza, będziemy przenikać do szczeliny. Akurat mamy tutaj Nurgla, co też nic nie zmienia, bez różnicy. No i postaramy się zdobyć tę duszę czwartą, czyli Nurgla. I zobaczymy, co będzie potem. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.